Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Liczę na mnie. Lękajcie się Chrystusa. Powtarzam to dziś wam i wszystkim ludziom młodym. Chrystus nie alienuje waszej osobowości, nie poniża, nie degraduje ani nie przytłacza waszego rozumu, nie gnębi waszej wolności. Jest Synem Bożym, który przyjął ciało, umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia. To znaczy dla naszego autentycznego i całkowitego wyzwolenia. Jan Paweł II, no najpierw to był tym wujkiem. Młodym księdzem, z którym chodziliśmy na wycieczki. Ale to bardzo szybko się przerodziło w taki stan, że rozumieliśmy, że mamy do czynienia z wielkim autorytetem pod każdym względem, szczególnie no, moralnym oczywiście. Potem bardzo jasno się okazywało, że był świętym. Dlaczego nazywaliście go wujek? To ma swoją historię. Początki całej tej grupy zrodziły się w okresie, kiedy Karol Wojtyła był wikarym u świętego Floriana w Krakowie. Wtedy skupił wokół siebie grupki studenckie. I najpierw zrodziła się taka inicjatywa wspólnych rekolekcji, wspólnych nabożeństw, śpiewania kolęd, a potem zaczęli wymyślić, że trzeba zacząć chodzić na wycieczki. No i na te wycieczki ksiądz Karol Wojtyła oczywiście nie chodził w sutannie, tylko chodził w pumpach, w skafandrze. W tamtym czasie to było w ogóle niemożliwe. Księża byli twardo w sutannach, żadnego duszpasterstwa akademickiego nie było. To była absolutna nowość. Jedna z naszych przyjaciółek mówi, czy my byśmy się mogły do księdza zwracać wujku? No i błysk w oku i natychmiast oczywiście pozytywna odpowiedź. I taka jest historia tego wujka i ona trwała do zupełnego końca. Wszystkie listy były podpisane wujek. Nigdy się nie pomylił, nigdy do nas nie napisał listu Jan Paweł II. Zawsze zresztą odpisywał na każdy list, na każdą kartkę z gór. Bardzo lubił dostawać kartki z gór, na których pokazywaliśmy szczyty, na których jesteśmy, bo on na nich przecież był i doskonale to wszystko wiedział. Ale podpis był zawsze wujek i to zostało. Na czym polegała świętość Karola Wojtyły na co dzień, taka codzienna ludzka? No właśnie, codzienna ludzka to chyba głównie zasadzała się na jego miłości w stosunku do każdego człowieka. A priori, każdy właściwie był akceptowany. W tym naszym gronie można powiedzieć, że był otwarty na nas wszystkich. Można powiedzieć, otaczał nas miłością troszkę bez względu na to, czyśmy na to zasługiwali, czy nie. Druga cecha, powiedzmy ta, która w naszych kontaktach miała duże znaczenie, to była taka bezwzględna prawda. Znaczy, myśmy byli ze sobą zawsze w prawdzie. Po prostu jakby to było naturalne, po prostu nie było innej możliwości. Natomiast no potem, no to wszyscyśmy już i Państwoście mogli to też obserwować, to była taka świętość, no po pierwsze modlitwa. On się modlił nieskończoną ilość godzin. Po prostu nie chce się wierzyć, że tyle mógł się modlić i tyle zarazem zrobić. Tyle pozostawić pism, tomów, rozmaitych dokumentów, nie mówiąc o książkach sprzed pontyfikatu. Także ta świętość ma wiele, wiele wymiarów, ale ona na co dzień to w takiej dobroci wielkiej, takiej wielkiej miłości do wszystkich. A czego wujek od was wymagał? Problem w tym, że to nie było żadne stawianie wymagań. To nie było żadne mówienie, macie tak robić i tak nie macie robić. Oczywiście mieliśmy swoje dni skupienia, mieliśmy rekolekcje, więc wtedy były
przedstawiane rozważania takie podstawowe, prawda, o wierze, o wszystkim, co dotyczy tego, w jaki sposób żyć, w jaki sposób postępować. Tu nie było osądzania ewidentnego, tylko troszczenie się. Raczej tak to szło i dlatego ja powtarzam, że właściwie dominowała w tym wszystkim jego miłość do nas wszystkich, taka no bezwzględna zupełnie. W naszej epoce jesteśmy świadkami strasznego nadużywania tych słów miłość i wolność. Trzeba odnaleźć prawdziwy sens tych dwóch słów miłość i wolność. Mówię wam, powinniście wrócić do Ewangelii. Powinniście wrócić do szkoły Chrystusa. Nie ma wymiaru bardziej odpowiedniego, bardziej głębokiego do tego słowa człowiek, do tego słowa miłość, do tego słowa wolność, do tych słów pokój i sprawiedliwość. Nie ma innego jak Chrystus. Jan Paweł II pokazuje mi, że warto żyć w takim dialogu i to dialogu wielkim, międzykulturowym, międzyreligijnym, ale takim także zwykłym, z sąsiadem, z kolegą, z rodzicami. A najlepszym dowodem na to, że jego słowa miały niezwykłą moc, jest to, jak bardzo potrafił złączyć młodych ludzi. Jan Paweł II był nazywany papieżem nadziei i jedna z jego biografii jest nazwana Świadek Nadziei. Dał nadzieję poprzez swoje słowa wielu osobom, więc może porozmawiamy o tym, czym jest nadzieja i gdzie jej szukać. Dla mnie nadzieja i wiara w Boga to są właściwie synonimy. To jest tak naprawdę są dwa słowa, które oznaczają zupełnie to samo. Wiara w Boga jest po prostu nadzieją. Nadzieją na to, że to wszystko ma sens, to co się dzieje, że sens ma czynienie dobra. Jakąś taką nadzieją na sprawiedliwość. I właśnie przeświadczenie o tym, że jest coś później, daje mi właśnie wielką nadzieję. No, a ty uważasz, że Bóg był dla ciebie sprawiedliwy? Jest. Wiesz co, tracąc bliską osobę, kiedy praktycznie na moich oczach utonął mój młodszy brat, mając 7 lat, czy kiedy w wypadku straciłem rękę i nogę, to oczywiście, że w takich momentach no nie da się powiedzieć, a dzięki Boże, nie? Właściwie to spoko, nie? Jest nawet gitara, bo ja rozumiem, że to wszystko ma jakiś sens. No nie da się po prostu. Ale po latach dostrzegam, że każde z tych wydarzeń miało sens i dostrzegam, że każde z tych wydarzeń w rezultacie bardzo mnie wzbogaciło. Teraz, chociaż nie mam ręki i nogi, jestem dużo sprawniejszy, dużo silniejszy i fizycznie, i przede wszystkim psychicznie niż wtedy, przed wypadkiem. Pamiętam, jak kilka lat temu brałem udział w maratonie w Nowym Jorku i za każdym razem, kiedy mi brakowało energii, to coś się działo, zdarzał się jakiś człowiek. Pamiętam, jak biegłem już zupełnie, byłem na totalnie wyczerpany fizycznie i nagle gdzieś tam z boku, za takimi barierkami stała taka wielka, w każdą stronę wielka murzynka, która jak mnie zobaczyła, zaczęła podskakiwać, przeszła przez barierkę, podbiegła do mnie, przytuliła mnie, podniosła mnie do góry, zrobiła mi krzyżyk na czole, powiedziała God bless you man, you can do it. Słuchajcie, 5 kilometrów po prostu dalej się biegnie. Przez 5 kilometrów nie da się wtedy po prostu stanąć w miejscu. No nie da się po takim zastrzyku energii. Biegnę dalej, widzę faceta, który jedzie na wózku, ma niesprawne ręce i jedzie tak, że jedzie tym wózkiem tyłem i tak się nogą po prostu odpycha od ziemi, nie? I jedzie. Widziałem faceta, który nie miał obu nóg i miał taką dziwną jakby protezę. Tymi dwoma kikutami był w tej protezie, która była zakończona taką sprężyną. Wyglądał jak kangur i też po prostu skakał dalej. Wtedy sobie myślę, człowieku, nie? Nie masz ręki, narzekasz, ci się wydaje, że świat ci się na głowę zawalił, no ogarnij się, popatrz na innych i bierz się po prostu w garść. Ja tego doświadczam, że za każdym razem, kiedy gdzieś tam się gubię życiowo, to Bóg stawia mi na drodze człowieka. Czy teraz, gdybyś mógł cofnąć czas i znaleźć się w tej sytuacji przed wypadkiem, podjąłbyś inną decyzję, czy jakby dalej? Nigdy w życiu nie cofnąłbym czasu.
Nie, naprawdę nie żałuję tego wszystkiego, co się stało, bo tak jak mówię, no mam takie poczucie, że teraz po prostu jakoś pełniej chłonę życie, no to wszystko, co mnie otacza. Bardziej się cieszę z różnych rzeczy, które gdzieś tam Pan Bóg mi daje. Także nie mam bladego pojęcia, co by było, gdybym się zachował inaczej, nie? No bo być może nie uległbym wypadkowi i mając dwie ręce zostałbym, nie wiem, fantastycznym gitarzystą, a jest to gdzieś tam jedna z takich rzeczy z tyłu mojej głowy, którą zawsze bardzo chciałbym robić, no ale... Ale trochę ciężko, bez jednej ręki, a być może dzień później wpadłbym pod samochód, a może po prostu siedziałbym gdzieś tam pijąc spirytus techniczny z kolegami. No i nic bym dobrego w życiu nie zrobił, nie osiągnął. No właśnie mówiłeś, że rozmawiasz w szpitalach z cierpiącymi ludźmi. W jaki sposób tłumaczysz im to, że nie wolno stracić nadziei, że nie możemy się poddawać, że życie jest piękne mimo wszystko? Ja nie staram się głosić kazań i mówić, jak się powinno żyć, nie? Że powinieneś doceniać życie, nie? Powinieneś wierzyć w Boga, czy coś. No, każdy sobie sam stwierdza, co powinien, a czego nie powinien. Ja staram się po prostu dawać takie świadectwo, pokazywać, jak to było u mnie. Staram się przekazywać komuś energię, która idzie gdzieś dalej. Pamiętam u nas w fundacji taką Kasię, naszą podopieczną, której udało nam się zakupić protezę ręki. A potem pewnego razu robiliśmy takie wydarzenie Kraków Business Run, taką dużą imprezę charytatywną, gdzie potrzebowaliśmy pomocy wielu wolontariuszy. Patrzę jakaś dziewczyna taka z protezą ręki. Patrzę, a to Kasia, nie? Kurde, a przecież ty jesteś naszą podopieczną, nie? Ona mówi, że przeczytałam na fejsie, że robicie taką akcję, potrzebujecie pomocy. No to przyjechałam, nie? Dać coś od siebie. I bardzo często właśnie słyszę coś takiego, że ludzie, którym my pomagamy, mają taką potrzebę, okej, coś dostałem, to teraz coś od siebie dam. Bo nadzieja jest trochę jak taka fala, która po prostu idzie i mega fajnie jest być częścią tej fali. Także no mówię, dla mnie to jest bardzo, bardzo fajne takie po raz kolejny doświadczenie tego, że no to wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. Być prawdziwie wolnym to nie znaczy, stanowczo nie znaczy, czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością, jest zakłamaniem wolności. Być prawdziwie wolnym to znaczy używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. W dalszym ciągu więc być prawdziwie wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich. Ojciec Święty napisał taki tekst, jeszcze jako kardynał, Promieniowanie Ojcostwa. Ten tekst stał się dla mnie scenariuszem na życie duszpasterskie oprócz Ewangelii. Jan Paweł II pokazał, że mam być ojcem dla ludzi. Jan Paweł II szukał kontaktu i wielokrotnie spotykał się z młodzieżą. Dlaczego dla niego było to takie ważne? Papież nie bał się młodzieży. Papież nie podlizywał się młodzieży. Papież jako ojciec stawiał wymagania. Za to go kochaliśmy. W świecie, gdzie wszystko płynie, on był jak latarnia morska. Myśmy, nawet nie spełniając jego poleceń, słuchali go. Chcieli słuchać. Ja nie umiem wam przekazać tej pasji, tego stylu, tego umiłowania młodzieży, które się przedostawało i nas napełniało. Pierwsze spotkanie, pierwsza pielgrzymka, Kościół Akademicki Świętej Anny. Pamiętam, człowieka należy mierzyć miarą serca. Serce jest miarą człowieka. Człowieka się mierzy egzaminami, wzrostem, wagą, nie wiem, szybkością. Lipa. Człowieka należy mierzyć miarą serca.
Idziemy dalej. Rok 83. Jasna Góra powiedział: musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. Mówił o dojrzałości, o samodzielności, o tym, że po prostu dla Chrystusa trzeba ryzykować, że jest to trudne, że jest to bardzo trudne pójście za Chrystusem, ale jest ono bardzo piękne. No i później VI Światowy Dzień Młodzieży, gdzie papież mówił wreszcie